Część z vlogerów może znać Małgosię. Wyjaśnię, dlaczego tutaj się pojawiła. Małgosia jest socjologiem i... A może krótko powiedz, co ty robisz właściwie i dlaczego tutaj... Co tu robisz w gronie vlogerów? Dlaczego mnie to nie dziwi, że wzięłam zepsute? Włączone? Tak, super. Czym ja się zajmuję i dlaczego tutaj jestem? Na początku dzisiejszego dnia Maciek powiedział, że no nie da się badać przestrzeni, nie da się badać vlogerów, czy nie da się mówić o vlogsferze, jeśli się w niej nie jest. No i ja dochodzę do takiego samego wniosku, że nie da się mówić o vlogsferze, jeśli się tego nie obserwuje, jeśli się tego nie bada. Dlatego jako socjolog postanowiłam... Przepraszam najmocniej. Jako socjolog postanowiłam zbadać tą przestrzeń, zbadać ją z perspektywy właśnie obserwatora, ale też i uczestnika. Dlatego... To założyłaś vloga? Nie. Właśnie tak chciałabym wyjaśnić. Postanowiłam swoje zainteresowania naukowe skierować właśnie ku vlogsferze. Hejtujesz, tak? Hejtuję vlogerów. Tak, dokładnie. Nie, obserwuję, rozmawiam. Obserwuję, najpierw, pierwszy etap to była obserwacja państwa, czyli państwa twórczości, tego, czym się państwo zajmują. Drugi etap to było takie troszeczkę podglądanie, czyli to, co widzieliśmy na tej reklamie tutaj też z rana. I trzeci etap to jest rozmowa. Rozmowa z państwem, rozmowa z wami. To są wywiady pogłębione, to są wywiady z państwa fanami, z państwa widzami i z wami jako vlogerami. No i tym na chwilę obecną żyję. Jeżdżę po Polsce, mam przyjemność rozmawiania właśnie z vlogerkami, z vlogerami, z osobami, które kręcą vlogi, z osobami, które kręcą też podcasty, programy rozrywkowe. No i na tą chwilę tym właśnie się zajmuję i tym żyję. Dlatego też tutaj jestem. Okej. Ja na początku konferencji tam zapowiedziałem, że jestem wkurzony, że trochę przeraża mnie ten świat YouTube'a, to hejterstwo, że to tak naprawdę bagno, dno i gdzieś tam taplanie się w takim błocie i próba wyławiania jakichś takich perełek. I czy to podzielasz takie moje zdanie? To znaczy, ja obserwując to, co się dzieje, z punktu widzenia też, no przede wszystkim z punktu widzenia badacza i z punktu widzenia socjologa, do końca się z tobą nie zgodzę. To nie jest tak, że to jest tylko właśnie takie bagno, czy jakaś taka przestrzeń, w której istnieje jak gdyby samo zło, czy samo jakieś takie nieprzyjemne towarzystwo. To środowisko, czyli środowisko vlogerów, to środowisko publiczności odbiorczej, czyli państwa widzów, jak każde środowisko ma swoje przestrzenie, ma swoją hierarchię, no i kieruje się tak zwaną netetykietą, czyli zasadami, które sami tworzymy, dla kogo? Dla samych siebie. Internauci wbrew pozorom, chociaż nam się wydaje, że oni nie mają takich zasad, ani nie mają takich jakichś określonych schematów zachowań, oni je mają i oni je przestrzegają i każda grupa odbiorcza, czy to są właśnie fani, czy to są właśnie publiczność odbiorcza, która jest gdzieś tam ukryta, czyli nas podgląda, ogląda, ale tak naprawdę powiedzmy nas nie komentuje, czy to są hejterzy, czy to są osoby, które gdzieś tam trolują, one mają swoją jakąś tam hierarchię wartości, mają swój cel w tym, co robią. I to jest dla nich istotne i dla nich ważne, żeby w tej przestrzeni uczestniczyć. Bo my jak tutaj, wszyscy jak tutaj chyba siedzimy, tak jak spoglądam na państwa, jesteśmy w takim wieku, gdzie my uczyliśmy się tego internetu, my uczyliśmy się żyć w tej przestrzeni internetowej. Dzisiejsza młodzież jest to młodzież, dla której internet jest czymś oczywistym. Tak jak dla nas oczywiste jest, nie wiem, wejście do mieszkania i włączenie żarówki, tak dla nich oczywistym jest życie w tej przestrzeni wirtualnej. Dlatego oni w tej przestrzeni wirtualnej tworzą sobie pewne jak gdyby przestrzenie, w których są aktywni. I też są te przestrzenie, gdzie niestety wyładowują swoją frustrację, swoją agresję. I stąd też bierze się ten hejt, tak? No i siedzisz po środku, po swojej lewej stronie, masz gościa, pozytywnego gościa, który jednak swoją karierę na YouTubie stał się rozpoznawany tym, że spotkał na swojej stronie zło, nienawiść, hejt, przestępstwo, różnie to można nazwać. Filmy Marka, tak jak coś tam
papla o tym, co tam, jak tam fajnie było za komuny, albo swoje przemyślenia, to ogląda tam 2, 3, 4 tysiące ludzi, prawda? Jak wpadnie do ciebie złodziej i ci coś ukradnie, no tam 500, 700, milion tam chyba dojeżdża. To jest jeden typ kariery. Po twojej prawej stronie stoi ekipa Grażyny Żarko, która wydaje mi się wyłowiła kwiat polskiej młodzieży z internetu, skumulowała w projekcie Grażyna. No i gdzieś tam pokazała jakby ten problem, który nie jest właśnie takim wirtualnym tylko problemem, głupimi komentarzami, hejtami. Gdzieś on funkcjonuje i staje się dosyć istotną rzeczą. I właśnie dotyczy, wydaje mi się, w dużej części ludzi, którzy właśnie już nie znają świata bez internetu. Już ten internet oni już mają. Już dzisiaj w dorosły wiek wchodzą ludzie, którzy nie znają takiego świata bez internetu. Ja pamiętam, jak jeszcze parę lat temu były programy takie straszące, uzależnienie od internetu, wiesz, 2 godziny dziennie, odciągnij dziecko od monitora, nie? I teraz jakoś to tak fajnie gładko przeszło, że... No to dobra, jak masz mikrofon, jak oceniasz teraz z perspektywy, kiedy projekt Grażyna Żarko się zakończył? W lipcu, którego... 22-3 lipca, tak. Okej, czyli mamy 2 miesiące po projekcie. On już nie ma, nie jest na fali, już się wszystkie wywiady w telewizjach tam skończyły i... Chociaż dzisiaj byliście chyba gdzieś. Już można na spokojnie do niego podejść. On faktycznie, tą prowokację projektu uważacie za udany i on czegoś nas nauczył, coś pokazał, czy nie? No dobra, to ja. Wiecie co, można dyskutować tak naprawdę, czy prowokacja jest zasadna, czy niezasadna. Ogólnie my wychodziliśmy z takiego założenia i nadal wychodzimy z takiego założenia, że albo ktoś jest uczciwy i jest wychowany, albo nie. Pani Sawicka nie dałaby pieniędzy agentowi Tomkowi, gdyby była uczciwa, tak? Stąd się bierze problem. Teraz jest ta prowokacja z prokuratorem, tak, że ogólnie gdyby on był uczciwy, to on by wiedział, jak on się ma zachować w takiej sytuacji. Więc to jakby płaszczyzna jest prosta. Albo ktoś jest wychowany, albo nie. No, zatem też przestrzeń internetu to jest przestrzeń, w której tak naprawdę wszyscy funkcjonują. Nie istnieje coś takiego jak internauci, albo istnieje w 100%. Wszyscy jesteśmy internautami. Nie ma już tego podziału i dlatego... Jest, ale wiem, do czego zmierzasz, ale wydaje mi się, że w dzisiejszej przestrzeni jednak ten obszar podziela się. Wykluczeni cyfrowo i internet. No tak, ale dla mnie to jest to samo na przykład. Jeżeli idę ulicą i widzę przemoc, to nie mijam tej uliczki, nie wchodzę w jakąś boczną, tylko staram się w jakiś sposób reagować, tak? Udawanie, że problemu nie ma... Właśnie po tej prowokacji część osób, celebrytów wypowiadało się w ten sposób, że oni są przyzwyczajeni do przemocy w internecie, oni nie wchodzą i nie czytają tych komentarzy. Jak nie wchodzą? Dlaczego? Znaczy, że co, że przyzwyczailiśmy się do tego? Że jak widzę przemoc, jak ktoś babie starej kradnie torebkę, to ja mam udawać, że to się nie dzieje i omijać uliczkę? No, nie można tak, no. Kurczę. Pokazaliśmy też to, że jest tak naprawdę ogólne przyzwolenie na to, że internet to internet. Tam można, tak? Tam można robić wszystko. Natomiast tak nie jest. To jest tak samo świat, w którym my funkcjonujemy, w którym musimy się odnaleźć, w którym musimy tak samo podlegać jakimś prawom, tak jak w świecie rzeczywistym. To koniec, kropka. Marku, a ty, tu mamy świat wirtualny i zło w świecie wirtualnym. Ty masz zło w świecie rzeczywistym. To są faktycznie na tym samym poziomie wartości, które możemy tutaj porównywać? Znaczy, na pewno powiem jedno. No, ja jestem ich fanem strasznym. To, co mówią, to są młodzi ludzie, przepraszam, że was tak nazywam, młodzi ludzie, a ja jestem stary, ale słuchajcie, to jest rewelacja. Dla mnie, no ja rosnę, no, tam mi skrzydła gdzieś tam rosną, że jeszcze w tym kraju są ludzie, którzy myślą normalnie. Tak, oni mają rację. Słuchajcie, zło jest złem. Obojętnie czego by nie dotyczyło. Natomiast ja... Mogę coś jeszcze powiedzieć takiego prywatnego? Dawaj. Ja mam tylko jedną fajną szansę, że ja wszedłem na ten program, zobaczyłem tą panią, ponieważ ona mi kompletnie nie leżała, to zmieniłem kanał. I przez to nie wyszedłem na idiotę. Ale to jest taka moja prywatna. Tak, natomiast, słuchajcie, ja wam powiem tak, bo Marcin spytał, jak jest między realem a siecią. Ja wam powiem, że ja jestem w jakiś sposób szczęśliwym człowiekiem, bo mnie przemoc, agresja, chamstwo dotknęło w realu. W momencie, kiedy ja wpłynąłem do sieci, spotkałem je same fajne rzeczy. Oczywiście te komentarze, które ja dostaję,
one może nie zawsze budzą moją radość, bo ten język jest taki dosyć ostry, ale ja mam bardzo mało takiej agresji skierowanej do mnie. Ja mam agresję taką, urwać im głowę, urwać im płuca, natomiast tej agresji do mnie jest tylko mniej, dlatego no ja tu jestem szczęśliwym człowiekiem. Mogę? Tak. Jeśli mogę, ja jeszcze troszkę ponudzić Państwa, to chciałabym stanąć może trochę w tych obronie właśnie internautów. To znaczy tak, ja rozumiem całe to zło i ja to popieram absolutnie, że to jest, że takie zachowanie jest to, że takie zachowanie jest nie do przyzwolenia, tak, że ono jest niefajne i my się na nie nie godzimy. Ale tak przyglądając wczoraj raportu CBOS-u, tak się zastanawiałam, czy coś w tym naszym polskim internecie się zmieniło. No i niewiele się zmieniło, dlatego że ciągle tą najbardziej aktywną grupą są osoby do 18 roku życia. I tą prowokacją, którą tutaj panowie dokonali, tak, wiadomo na czym polega prowokacja, tak, wzbudzanie emocji po to właśnie, żeby był ten efekt, żebyśmy mogli osiągnąć konkretny cel. Tak, żeby osiągnąć ten konkretny cel. Tylko musimy brać pod uwagę, że skoro najaktywniejsi są ci najmłodsi, to oni też będą tą grupą odbiorczą największą, więc wokół nich też będzie... Tak, jak ale czy najmłodszy może zrobić mniejszą krzywdę? Nie o to mi chodzi. Chodzi mi też o to, żeby wziąć pod uwagę jak gdyby formę przekazania tej treści do nich, to, że oni, ja nie mówię, że oni są emocjonalnie mniej rozwinięci niż osoby dorosłe, tak? Ale na przykład tu pan powiedział, że on to obejrzał i jak gdyby przeszedł na inny kanał, tak? Bo to jak nie wiem, czy pana znudziło, czy jakoś inaczej na pana wpłynęło, te młode osoby to zabolało, dlatego one się też odezwały. I to jest niefajne, że one tak agresywnie się odezwały, bo to jest właśnie złe. Ale to, że one się odezwały, to jest bardzo dobrze, bo to znaczy, że one to obserwują i one chcą komentować i chcą działać w tej przestrzeni. Tak, już tłumaczę dlaczego. My wiedzieliśmy właśnie, że one się odezwą, a poza tym te młode osoby, które się odezwały, miały narzędzia do tego, żeby kasować filmy Grażyny Żarko. Z tego co wiem, nie wiem, czy są jeszcze Państwo z Google, czy tam z YouTube'a, że kilka tysięcy ludzi komentowało pod filmami, zgłosiłem naruszenie zasad, zgłosiłem, zgłaszajcie. Filmy nadal były, więc... Według pani, tak? Ale z drugiej strony pierwszy film wyleciał. Pierwszy film wyleciał, tak, ale i nie był wcale najbardziej ostry, bo mówimy teraz z perspektywy tych młodych ludzi, którzy to oglądają i się angażują, tak? Mamy jakieś tam ustalone community guidelines, które są monitorowane przez zespół, który właśnie rozpatruje wszystkie flagi. Jeżeli chodzi o tak zwaną... szeroko rozumianą hate speech, to my ją definiujemy jako mowę nienawiści skierowaną do jakiejś określonej grupy osób ze względu na jej wiek, płeć, orientację seksualną, pochodzenie etniczne. Jeszcze coś tam jest wypisane na tej stronie. Więc jeżeli w tych filmach konkretnych, które nie zostały zdjęte, tego nie było, to nie mogły być zdjęte. Ale w usuniętym też tego nie było. No, musiałabym zobaczyć ten film, bo nie widziałam niestety. Dobrze, ale mówimy teraz z punktu widzenia tych młodych ludzi, tak? To znaczy, bo my się zastanawialiśmy, co zrobić, jak na przykład zaczną usuwać filmy Grażyny Żarką. No to fajnie, no zasady działają, tak? Zgłaszam naruszenie zasad, obrazy... Ale zależy właśnie, czy ona wtedy stosowała to hate speech. Bo... Stosowała, oczywiście, że stosowała. W którym momencie konkretnie? No nie pamiętam teraz odcinków, ale ogólnie jechała po wszystkich i po wszystkim, tak? Po religii, po seksualności, po feministkach, no... poruszała wszelkie stereotypy, tak? I tak jakby... No my jesteśmy generalnie orędownikami wolności słowa, więc w momencie, kiedy wypowiadane są niepopularne opinie lub kontrowersyjne, nie zawsze to jest uznawane jako hate speech. W momencie, kiedy ktoś z kolei obrażał Grażynę, to tylko ta nękana osoba wtedy może to zgłosić, prawda? W drugą stronę to tylko ta pojedyncza jednostka może przeciwdziałać. Ale jeżeli chodzi o hate speech, no to jest to definiowane w ten sposób i jeżeli czyli nie zostały zdjęte, nie, jeżeli nie zostały zdjęte, to znaczy, że przez zespół, który ustalił te zasady, community guidelines, nie jest uznawany jako mowy nienawiści. No to czyli to ich nie obrażało. W sensie, no właśnie, to jest problem. Tu mamy ten dylemat, tak? Znaczy, możemy mówić o tym,
czego ta prowokacja tak dotyczyła, bo ona nie dotyczyła tylko jednej sfery, tak? Ona nie dotyczyła tylko tych młodych ludzi, ona też dotyczyła trochę mechanizmów i to było właśnie fajne, które działają właśnie w tej vlogsferze, tak? Okay. Pokażcie, co umiecie tam było, dokładnie. Tak? Nawet nienawidźcie ją, ale kreatywnie, tak? Filmy, które powstały, tak, to była jakaś praca. Chodziło kreatywna. O jakość tej reakcji, bo to, że reakcja będzie, to wiedzieliśmy i to zakładaliśmy na samym początku. Chodziło o wyłuskanie tego, jaka ona będzie. No i myśmy spadli z krzesła, jak się okazało, jaka ona jest, bo komentarz to jest jedno, ale kręcić już filmy, to trzeba trochę energii poświęcić. Z doświadczenia wiemy, jak trudno zaangażować ludzi do tego, żeby... Tak. A w filmie pokazaliście jakieś tam objawy nakręcone przez widzów. A czy jakieś działania przeciw niej właśnie związane, nie wiem, z blokowaniem, zgłaszaniem, nie wiem, próbą zarażenia wirusem, nie wiem, kombinuje, były tego typu rzeczy, ataki, które miały ją wyeliminować z sieci? Ja się bałem o swój komputer, jak odpaliliśmy przez www gadu gadu i była wtedy sesja z internautami, bo to, co się działo wtedy, absolutnie to wywalało nas w kosmos, zawiesił się serwer. I wtedy my liczyliśmy się z tym, że albo jakiś wirus, albo ktoś jakoś wlezie i tak dalej, nic się takiego nie stało. Natomiast wszystko tak naprawdę skupiło się na komentarzach tak naprawdę, na tych filmach. Próbowali ją wyśledzić, gdzie mieszka? Nie wiem do końca. Projekt trwał na tyle krótko, na tyle szybko go skończyliśmy, że tak naprawdę wszyscy ci, którzy nienawiściali, w efekcie pokasowali swoje filmy albo przeprosili. Tak naprawdę każdy, kto traktował ją jako kobietę, która jako Grażynę, dowiedział się o tym, że to jest Anna Lisak i to też dobrze, że tak znaczy, się wszystko, stało. Tak, wszystko skończyło się bardzo pozytywnie. Pani Ania chodzi teraz cała w Skowronkach, bo ją tam sąsiedzi poznają. Ogólnie to jest tak, to jest fajne, tylko chcemy jeszcze wyciągnąć jakiś wniosek z tego wszystkiego, że wspomniałeś o tym, że przeprosili, super, wielki szacunek, ale ogólnie troszeczkę też przyjechaliśmy tutaj po to, żeby tak jakby wspólnie pozastanawiać się i zacząć tak naprawdę od siebie eliminować tych hejterów, tak? To znaczy, bo mamy do tego narzędzia i możemy to robić jako twórcy. No właśnie, no bo słuchajcie, jakiś czas przed Grażyną była akcja z Hołdysem, wywalić Hołdysa z internetu. Nieważne, czy miał rację, czy nie, czy tam sobie nabroił. Generalnie dla mnie akcja nie do przyjęcia. Znaczy, gość ma inne zdanie, wywalamy go z internetu, usuwamy jego piosenki, właśnie to jest zupełnie coś innego niż szydera z Kazika, ile tam ukradłem ci, tam skopiuj tam piosenkę i to zupełnie coś innego, prawda? Kolejne rzeczy, Rock też rojo swoją przygodę z hejterami, również która przechodzi do świata realnego. Shogun również są pewnie rzeczy, których nie wiem o Shogunie. Gdzieś mam jakieś plotki niesprawdzone, więc nie chcę ich powtarzać, ale też jest ostro. Więc tak naprawdę projekt Grażyna pokazał pewne rzeczy, no okej, okay, mamy coś na talerzu, mamy jakąś wiedzę na talerzu, nic z tym nie zrobimy. Jestem pewien, że jak za 2 miesiące byśmy zrobili projekt Grażyna 2, na innej zasadzie, już nie z Anną Lisek, tylko z kimś innym, ale na podobnym mechanizmie, to on by wyszedł tak samo, on by został idealnie powtórzony. Jeśli mogę, on by wyszedł tak samo, bo on będzie bazował na tych samych reakcjach, tak? To będą nadal ci sami odbiorcy, ta sama publiczność odbiorcza, te same emocje będą towarzyszyć, może one będą inaczej ubrane, ale mechanizm pozostanie taki sam, tak? Więc reakcja rzeczywiście będzie taka sama. No oczywiście nie w każdym aspekcie, tak? Ale pewnie w większości, czyli ten jak gdyby pion całej tej reakcji pozostałby taki sam. To do dupy taka edukacja, co znaczy taki cały projekt, nie? To znaczy, czy może ja go, tak? To znaczy, no nie wiem, czy właśnie za przeproszeniem on jest potrzebny, czy nie, tak? Więc nie mi to osądzać, tak? W tym projekcie jest właśnie bardzo podoba mi się to, że on pokazuje te mechanizmy, tak? Czyli pokazał nam, jak to funkcjonuje, jak to działa i co internauci robią. Ale pytanie, czy trzeba było to powtarzać, czy ten projekt właściwie... Ale zobacz, Marek, ty też pokazujesz tych ludzi, którzy robią źle. Tak, znaczy ja w ogóle tu mam takie trochę odmienne zdanie, bo ja uważam, a nie jestem socjologiem, że należałoby najpierw zdefiniować te osoby w tym internecie. Bo ja tak z moich tych krótkich obserwacji wynika, że tam jest tak. Jest część osób, która działa bardzo emocjonalnie, bo coś im się nie podoba i dlatego w sposób jakiś emocjonalny działają.
Jest druga taka jakaś taka grupa, która, no ja to tak nazywam, że im chyba płacą za to, nie mówią, że to trolle, czy jakoś tam się to nazywa. No i tych to już nic nie przekona, no bo oni z zasady ten wiedzą, no i są takie patafiany. I uważam, że tą grupę, która jest taka spontaniczna, to z nią warto nawiązać dialog. Ja pamiętam, jak ty mnie kiedyś pytałeś, robiąc swój vlog u mnie w sklepie, czy to prawda, że ja odpowiadam na wszystkie maile? I ja powiedziałem, że tak, że to jest prawda. Oczywiście nie odpowiadam na maile patawionów i troli, no bo patawiony nie myślą, a trole no to nie. Oni z zasady wiedzą, że muszą tak to robić i tutaj nie ma w ogóle po co dyskutować. Natomiast podejmuję dyskusję z każdym tym takim działającym spontanicznie. I powiem wam ostatnio, nie wiem, czy ja mogę to mówić brzydko, bo tak, wypada mi staremu człowiekowi. Słuchajcie, ostatnio do mnie napisał po którejś filmie, ale już nie o złodziejach, tylko po którejś z moich wspomnień czy tam vlogów, napisał mi ktoś w ten sposób. Jebany frajerze, kurwa. To był taki treściwy dosyć komentarz. Wszedłeś z nim w dyskurs? Tak. Znaczy ja mu odpisałem tak. Słuchaj, że jestem frajer jebany, to rozumiem. Tylko dlaczego kurwa? No bo tak, z włoskiego to jest zakręt, a z polskiego no to nie bej molestowania, przepraszam. To jest kobieta, która tam gdzieś za pieniądze daje. No czy ja wyglądam na kobietę, która daje? I wiecie, co, że on mnie przeprosił? Ale tylko za tą kurwę. Okej. A może, bo też chyba pamiętam, chyba rok kiedyś kręcił o tym filmie, że ta grupa, że ta nienawiść i ta kula śnieżna nienawiści jest nakręcana przez jakąś taką wąską, ale bardzo aktywną grupę hejterów, która ma olbrzymi wpływ na masę ludzi, którzy nie mają własnego zdania, albo którym można łatwo narzucić to zdanie. To też może dlatego, że być może na YouTube jest mnóstwo tych młodych ludzi, łatwo z nimi manipulować, łatwo rzucić pewne rzeczy, które bez sprawdzenia też rzucają dalej. I może tutaj jakby rozwiązaniem na to jest właśnie ta nie walka z hejterami, bo oni tak, jak ktoś ma we łbie źle, to już mu tak zostanie, tylko właśnie edukacja tych niedoświadczonych. Znaczy, może poczekać, aż oni dorosną, no ale tam mali w kolejce są i kolejni przychodzą, więc może tutaj jakiś, nie wiem, program, Maciek, ale nie znajdziesz człowieka, który ci powie, jestem hejterem. Nie ma takiej możliwości. Nikt tak, się ale do tego... tych olewamy. Znaczy oni ale są, nie? Właśnie nie. Ja, nie olewajmy ich, absolutnie. Niech oni ponoszą konsekwencje. Dlaczego mamy ich olewać? Dlaczego mam udawać, że nie ma problemu? Jest problem. I mamy narzędzia, powtarzam po raz kolejny, do tego, żeby ci ludzie ponosili konsekwencje. Albo w postaci przyznania się do błędu i przeproszenia w kolejnym filmiku, ponieważ to też jest jakaś konsekwencja, tak? Muszą ponownie wziąć kamerę i się nagrać. Albo mamy konsekwencje prawne. No tak, ale to wydaje mi się, że nie jest problemem, że trzeba... Chodzi o to, że nikt nie jest w sieci anonimowy. Ja kiedyś miałem taką sytuację, że jakiś tam pan Andrzej ze Śląska ogólnie pod filmami, które produkujemy, teksty typu ty stara kurwo zdychaj, nie? No i ogólnie zacząłem sobie klikać w sieci, co to jest za typ człowieka, no i się okazało, że to jest po prostu jakiś pan Andrzej ze Śląska, który słucha zespołów ludowych, ma 47 lat i ogólnie... I napisałem mu grzecznego maila. Panie Andrzeju, nie jest pan anonimowy. Jeżeli ma pan jakieś uwagi, czy czym się pan nie zgadza, to ja bardzo proszę tak konstruktywnie jakoś, nie? Problem jest głębszy jeszcze też o tyle, że skąd tak naprawdę się bierze ta nienawiść w sieci, to tak jak zacząłem mówić, to nie ma takiej możliwości, że ktoś powie, ja jestem hejterem, nienawidzę, ja jestem autorem tych wszystkich wpisów. To tak naprawdę w dużej mierze są normalni ludzie. Być może część z nich siedzi na tej sali, tego nie wiemy. By się tak naprawdę psycholog przydał, który by stwierdził, skąd w ludziach bierze się taka potrzeba, aby coś takiego pisać. W miejscu, gdzie tak naprawdę jest pozorna wolność słowa, ta anonimowość też jest pozorna. Ludziom się wydaje, że wyłączą komputer, ten świat przestaje istnieć. On dalej jest, dalej te słowa zostają, ranią innych ludzi. Ale to jest to przeświadczenie, bo to jest jakby trzecia płaszczyzna projektu Grażyna. To jest to, jak ludzie postrzegają internet i to jest też pole, na którym jest też wiele do zrobienia. Normalni ludzie, to... Okej, lecimy z pytaniami. Ja bym chciał nawiązać tutaj do całego
właśnie tego projektu Grażyna, który naprawdę podziwiam i uważam, że był świetny, ale też tego, co tutaj powiedziała pani, że był projekt i tak naprawdę co? To jest, powiedzmy, kolejna odsłona tego, co pokazuje nam, że w internecie jest problem z hatingiem i powiedzmy, bardzo trudno się z nim w jakiś sposób uporać, ale jaka tak naprawdę, bo tego nie usłyszeliśmy dzisiaj i parę razy tak musnęliśmy tego problemu, jak można z tym walczyć poza edukacją, która, no możemy to już dziś powiedzieć, tak naprawdę nie trafia do ludzi. Bo jeszcze tylko dokończę, bo powiedziałeś, że można przez konsekwencje prawne. Ja uważam, że to jest niemożliwe z dwóch względów. Po pierwsze, anonimowość w sieci, okej, jest pozorna, ale jeżeli ktoś się zaweźmie, to zajmie mu to 10 minut i żadnemu policjantowi nie będzie się chciało wyśledzać go po IP, które można zmienić w 3 sekundy, tylko dlatego, że napisał, że ktoś jest, no nie wiem, kurwą. A pomyśl, jak wielki byłby negatywny feedback, gdybyś powiedział, że no za to, co zrobili pani Grażynie, trzeba ich teraz wyśledzić i złapać. To by był protest na poziomie akta, bo ludzie by pomyśleli, że w końcu nie mogą się wypowiadać, a granica między hatingiem a negatywnym komentarzem jest nie do nakreślenia. Nigdy nikt nie powie, w którym momencie negatywnie komentujesz czyjąś działalność, a w którym momencie kogoś hejtujesz. No, ale między obrażaniem a komentowaniem jest jednak różnica. Do dziś jest z tym problem nawet w mediach publicznych. Sprawy się ciągną przez... Wiesz co, no ja rozróżniam, jeżeli ktoś mi pisze ty chuju, albo jeżeli ktoś pisze nie zgadzam się z twoją opinią, tak jakby... Ale okej, bo nakreślałeś teraz, wiesz... No tak, skrajności oczywiście. No skrajności, ale no przysięgam ci, że będzie w środku 1000 rzeczy, które jednych ludzi obrazi, a drudzy powiedzą, nie przeczytałem tego. Jest I to jeszcze... byłby wielki problem, żeby to prawnie albo jakkolwiek inaczej sankcją no, rozwiązać. Dlatego problemem ja jest jeszcze to, że wiele osób nie zrozumiało tak naprawdę tego projektu po fakcie. Ludzie, którzy zaczęli sypać głowy popiołem, skupili, przenieśli swoją nienawiść na ludzi, którzy przeprosili. No, też mieliśmy taką sytuację. To jest nieprawdopodobne. Mogę coś powiedzieć, bo nasunęła mi się taka jedna myśl, która zrodziła się, jak ogłosiliście ten swój projekt, że to jest koniec. I zaczęły się aktywnie pokazywać pewne przeprosiny. I mnie nastąpiła się taka dziwna myśl, że te osoby sypały tą głową, tym popiół na głowę nie dlatego, że czuły się winne, że zachowały się chamsko czy prymitywnie, ale że dały się wpuścić w maliny. I to mnie przeraziło. Ale nadal to jest kwestia wychowania. To znaczy jakiś autorytet tak. Nie powiedział tym dzieciom, że są manipulowani. No tak, ale słuchajcie, z tego co ja pamiętam, to was tam przepraszały również nie tylko dzieci. Może, jeśli mogę tutaj, tak. To znaczy, proszę wziąć pod uwagę, że jak każdej prowokacji, to są emocje, tak? I to, czy ktoś ma lat, nie wiem, 15, czy ma lat 30, to emocje są emocjami i one pewne zachowania będą wywoływały. I tutaj, czy ktoś przeprosił, czy nie, czy te przeprosiny były szczere, czy nie, to tak naprawdę wie tylko ta osoba, która rzeczywiście przepraszała. Musimy wierzyć, że osoby, które gdzieś tam przyznały się do błędu, wierzyły w to, że się przyznają do błędu naprawdę, tak? Więc nie wiem, nie szukajmy tutaj jakiegoś podwójnego dna. Ale ono jest. Właśnie jest. Chodzi o to, że... ludzie, którzy przeprosili, stali się ofiarami tego projektu jednocześnie w tym samym momencie. No bo byli ofiarami tego projektu. Ale byli tak? Ofiarami najpierw manipulacji, że dali się wciągnąć, a potem hejtingu, ponieważ te same osoby, które przepraszały Grażynę, w tym momencie swoją nienawiść skupiły na osobach, które wystąpiły w tym filmie, wyrażając się negatywnie. To teraz zrobimy ci to samo. Tak, i w ogóle... No, czy zło musi mieć gdzieś ujście zawsze? To jest też pytanie, ale to już jest jakaś etyczna dyskusja. To znaczy tak, jeśli chodzi tutaj jeszcze o tą anonimowość, tak, to o czym tutaj pan z sali mówił, to my musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, co to tak naprawdę jest anonimowość, tak? Bo anonimowość to jest nie tylko tutaj, co kolega panelista mówił, że to jest to, że znam twoje dane osobowe. Anonimowość to jest też zapośredniczenie kontaktu, czyli tak, jest jakaś osoba, w tym wypadku pani Grażyna, i wszystkie te komentarze negatywne, czyli te ty jesteś taka, siaka i owaka, wynikały z tego, że one nie były z tą osobą face to face. Bo jeśli my mamy relację face to face i ja na przykład podejdę teraz, nie wiem, do Broszki i uderzę ją w twarz, to ona prawdopodobnie podejdzie i mnie odepchnie, tak? Bo jest reakcja, jest bodziec, jest reakcja. Tutaj w przestrzeni wirtualnej mamy do czynienia z czymś, co się nazywa, że to jest asynchroniczność, tak? Czyli te przekazy są jak gdyby w czasie troszeczkę zawieszone.
jest jeszcze ten element interfejs komputera, tak? Czyli łatwiej nam jest kliknąć Enter, co jest jak gdyby pewnym mechanizmem, niż zastanowić się, jaka myśl dalej może być, tak? Czyli jaka może być ta konsekwencja. Czyli tutaj wchodzimy w element doświadczenia, to co tutaj pan powiedział świetnie na początku, tak? Że ja to obejrzałem i ja byłem w stanie powiedzieć sobie, nie, to nie jest dla mnie. Wszystko się sprowadza do tego, co ty z tym zrobisz. Co zobaczysz, jaka jest twoja reakcja. No dokładnie. Podchodzisz do koleżanki, dajesz jej w twarz, ona cię odpycha. Jeżeli taka sytuacja dzieje się na ulicy, to też jest rozmowa na poziomie etycznym. Jeżeli ktoś podchodzi do mnie na ulicy i zaczyna wyrażać poglądy, z którymi ja się nie zgadzam, to czy ja mam prawo dać mu w twarz? To wiesz, tak jakby, mimo że on wzbudza we mnie jakieś emocje, ta osoba. Więc to jest... Ale... Uważam, okay, że nie można. Słuchajcie, lecimy z pytaniami, co? Tak. Dobra. Ja mam pytania trzy w zasadzie. Chciałem zacząć od tego, jak długo jakby przebywacie z internetem, zanim doszliście do pomysł zrobienia tego testu? Jak długa jest wasza historia z internetem? Bo ja mam wrażenie, jakbyśmy odkrywali na nowo koło i na zasadzie weźmiemy to, nie wiem, samochód, walniemy nim o ścianę, zobaczymy, czy się rozwali. Jeżeli robicie prowokację, która uderza w najsilniejsze stereotypy, emocje, homoseksualizm i inne tego typu kwestie, naturalnym jest, jaka jest reakcja. Sami mówicie, że wiedzieliście, jaka będzie reakcja. I teraz zastanawiam się, do kogo jest ten przekaz cały czas? Czy... A jak otwierasz sklep, to jest usprawiedliwienie dla złodzieja, bo ty otworzyłeś sklep i można w nim kraść? To jest, wiesz, ale chwila, moment. Jeżeli otwieram sklep, i w ogóle nieraz się mówi o tym, że ktoś się o coś prosił. Znasz takie pojęcie? Ktoś się o coś prosi? Że ktoś się prosił o to, tak? Że no tak, ale jeżeli idzie dziewczyna z kompa ubrana ulicą i ktoś ją zgwałci, to ona się o to prosiła? Ale pada takie stwierdzenie, tak? Zdarza się, że pada takie stwierdzenie. Teraz dajemy skrajne przykłady, ale jeżeli robimy w internecie prowokację, w której dajemy konkretne narzędzie, jakim jest YouTube, to internauci zagrają z wami w tę grę. Jeżeli wy wybieracie sobie YouTube, jakie narzędzie, to tam automatycznie w ramach tej gry pojawia się odpowiedź w ramach, no typowo hejterska, bo... Taką grę zaczęliście. To jest gra wasza, którą wy zaczęliście, wy sprowokowaliście i to, że później wytłumaczyliście według was wszystkim, że to było naprawione, to nie jest koniecznie prawda. Teraz... Tak, ale odpowiedź, przepraszam, od razu będę odpowiadał, ale odpowiedź nie była zupełnie adekwatna do zaczepki, czyli proszę według się... Według kogo? No, obiektywnie. Czyli, obiektywnie rzecz. Obiektywnie rzecz biorąc, jeżeli... 7 lat temu, jak istniały sobie czaty typu polchat, koń.pl, istniały kanały, gdzie młodzież, dzieci w wieku 12-13 lat spędzała czas w trakcie informatyki w szkole, wyzywając wszystkich losowych ludzi od kurw i czekając, aż ktoś zareaguje, a potem szły sobie godzinne teksty na zasadzie ty chuju, kto ma lepszą tekst, kto ma lepszy tekst. I to była norma, ten dzieciak wychodził ze szkoły, on później o tym zapominał, to się zmieniło, te czaty poginęły, ale to była gra. To była gra dla tych ludzi. To jest reakcja młodzieży na to, co się dzieje w internecie. Jeżeli się pojawia jakiś filmik, który typowo uderza o jakiś konkretny temat, który będzie hejterski, to ta reakcja będzie i to dlatego dzieciaka jest na zasadzie o, piszą o ryzyku, machnę ten tekst, ciach, enter, idę dalej. To nie jest tak... O jakość tej reakcji. Właśnie o to chodzi, że, tylko, że to dla... jest jeden z elementów niezrozumienia tego projektu. Na co dzień, to tak, tylko że... To, że ta reakcja będzie, to myśmy wiedzieli. To nie jest dla nas zaskoczenie. Chodzi o jakość. Tak, tylko, wyskakuje ci koleś z kilofem. Cały czas wszędzie indziej, nawet bez takich hardkorowych prowokacji. Ale to znaczy, że przyzwyczailiśmy się do tego i mamy odpuścić? Co z tego, że to trwa od 7 lat? Powiedzmy w końcu stop, tak? Znaczy, nie wiem, czy ja dobrze pana tutaj zinterpretuję. Panu chyba chodziło o to, że pan mi tutaj poprawi, jak źle tutaj powiem, że uderzamy w taką grupę, która jest oczywista. Mamy reakcję też oczywistą, bo brak im tego doświadczenia, które posiadają osoby starsze. I my się dziwimy, że reakcja jest taka, a nie inna, bo my bierzemy to pod uwagę, że ona jest zła. I my to chyba się wszyscy zgadzamy, że ta agresja, ta forma agresji, to opowiadanie właśnie w tym kierunku, jakie szło, czyli te odpowiedzi, te podpisy, te komentarze czy wideo odpowiedzi były złe, tak? My to potrafimy określić jako coś niedobrego, tylko nie dziwi nas fakt, że one były, tak? I że one jak gdyby w tym funkcjonowały i one są czymś oczywistym. Że... Ej, ale sytuacja sprzed kilku dni, kiedy dziennikarz gazety sprowokował sędziego do tego, żeby ustawił tam dzień czy godzinę rozprawy, sygnując tam maile czy telefon z kancelarii premiera. Wiesz, pytanie jest następujące, czy my usprawiedliwiamy tego sędziego, dlatego że to była prowokacja, czy dlatego że ten facet był z takiej gazety, a nie innej. Ta sprawa jest oczywista, tak? Ale... Też można powiedzieć, że był sprowokowany, prawda? No oczywiście, ale prowokacja prowokacji nie równa, tak?
Właśnie to jest ta ślepa uliczka. To jest świat, w którym wszyscy funkcjonujemy. Przyzwyczajmy się do tego po prostu. Dlaczego świat realny to nie jest... To jest problem, ponieważ wszyscy się przyzwyczaili, wszyscy mówią, że internet to jest zło i się wszyscy tam luzgają i ogólnie zostawmy to. Że to jest gra, to jest też klasyczna... I od rozpoczynania tego początku, dobra, zobaczmy, czy to faktycznie tak działa, ja się zupełnie serwę. Ale my widzieliśmy, że tak to działa. Chcieliśmy podjąć dyskusję, wiesz, bo to nie o to chodzi, żeby to pokazać, tylko o to, że temat się przewinął przez media. Siedzimy teraz, rozmawiamy tutaj na ten temat, prokurator generalny się na ten temat wypowiedział, wykonało się x ruchów, jakby rzeczywistość jest troszeczkę inna niż była przed tym projektem i choćby dlatego nawet warto było ten projekt zrobić. Będziemy cisnąć dalej, to nie będzie tak, że po prostu Grażyna dostała co na wakacje, w ogóle pojedzie sobie, okay, jest super. Dobra, lećmy dalej. Znaczy, ja bym chciał tutaj jakby podeprzeć tutaj głos z tyłu, nie wiem kto akurat to, o hej. Ja myślę po prostu, że internet jakby żyje innym życiem niż życie realne i tak naprawdę ludzie w internecie inaczej funkcjonują i tak jak tutaj kolega powiedział z tyłu, że to tak, to jest gra po prostu, że ludzie po prostu tak naprawdę dobrze się bawią, a ja myślę, że projekt Grażyna Żarko jest dobrym eksperymentem, jest dobrą jakby lekcją dla ludzi, którzy tak w tą grę się bawią, ale tak naprawdę... To nie jest, moim zdaniem, to nie jest żadna rewolucja, ponieważ tak funkcjonuje teraz internet i tego się nie da zmienić. No właśnie, to jest ludzi, pytanie, czy się nie da tego zmienić. Ludzi po prostu jest za dużo w internecie i tak naprawdę, jeżeli każdą osobę z osobna, tutaj jakieś rozprawy sądowe, jakieś w ogóle tak naprawdę wizyty na policji, bo 40 osób pod filmikiem napisało ty, ku, hu, hu i tak dalej, no to... Przy każdym filmie trzeba by było chodzić non-stop na policję i non-stop sprawy. Znasz historię policjanta czy strażnika miejskiego, któremu internet po prostu złamał życie. To nie była prowokacja. Facet nie może się pokazać na ulicy. Okej, okay. Możemy gadać o tym, że myśmy sprowokowali, reakcja była taka, a nie inna. Okej, okay. Ale pytanie, co z facetem, którego to dotknęło w sytuacji bezprowokacyjnej, no. To jest forum po prostu, że jeżeli ktoś obraża kogoś, koleżanka face to face koleżankę, a przenieśmy teraz sytuację na forum, na arenę po prostu grecką, gdzie dookoła jeszcze jest 10 tysięcy widzów, tak? Tak sobie to mniej więcej zarysowałem symbolicznie. I tam się to dokonuje i wszyscy są obserwatorami poniżania jednej osoby przez drugą. Dobra. Nie, słuchajcie, dobra, bez mikrofonu, no, bo i tak musimy już kończyć, więc zadajemy dwa szybkie pytania. I przenieśmy to dyskusję do internetu. Ja mam tylko takie krótkie pytanie, bo mówiliście panowie o tym, że mogą być wyciągane jakieś konsekwencje na drodze prawnej, tak? I z tego, jak sądzę, wszyscy widzieli, niektóre filmy, niektóre odpowiedzi to były faktyczne groźby, nawet groźby śmierci. I czy w stosunku do tych osób, bo niektóre z nich nagrały odpowiedzi wideo, można je namierzyć, czy są wyciągnięte jakieś konsekwencje w stosunku do nich? Czy oni po prostu pokazali kill off, mówili, że cię zabije stara babo i na tym się skończyło? To zostało zgłoszone. Natomiast jakie są dalsze tego losy, tego nie wiemy jeszcze. Ale właśnie cały czas gdzieś wisi nad nami to spotkanie z prokuratorem, bo ogólnie chciałbym ciągnąć temat dalej. Druga sprawa jest taka, że Grażyna jako film ukaże się w telewizji w troszeczkę poszerzonej formie. To jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że też jesteśmy w trakcie rozmów na temat tego, żeby ten film, też się zastanawiamy, czy w formie krótszej, dłuższej, czy może jeden do jednego, był pokazywany w szkołach. I to jest jakby poważny temat, który... Znaczy wiecie o co chodzi, bo tam jest ten moment, powiem, tam jest ten moment, kiedy ten chłopak grozi Grażynie i za chwilę jest pokazana jej reakcja na to, tak? To znaczy zestawiliśmy te dwie sytuacje ze sobą, zestawiliśmy jak ktoś komuś grozi w internecie i nagle przenieśliśmy się do świata realnego i widzieliśmy reakcję ofiary. Tego jeszcze nie było, ponieważ zawsze ktoś wypowiadał się po jakimś czasie w mediach i to gdzieś się tak rozmywało. A tutaj na bieżąco mieliśmy jak człowiek, jak to boli, tak? A to nie była też manipulacja? Może ona rozpłakała się na podstawie czegoś innego? No bo to też w tym filmie też jest kwestia. Rozpłakała się na grze Roka, tak. Roja, przepraszam. Okej. Okay. Arwin, nie, już ci nie da mikrofonu, zaproszę cię na następny panel dyskusyjny. Nie gadamy bez mikrofonu, sorry. Hej, ja się chciałem zapytać w zasadzie, no bo cały czas podkreślacie, jak te proporcje, prawda, reakcji do akcji was zaskoczyły, więc w zasadzie jaki był wasz scenariusz oryginalny, w którym nie robicie nagłego przerwania akcji, że w ogóle hardcore, jak to miało wyglądać w zasadzie? To miało wyglądać tak, że ponieważ robimy baśkę i nikt tego tutaj nie ukrywa,
która również posiada specyficzny język i ogólnie jest tak jakby hejterką. I w pewnym momencie zauważyliśmy, że wszystko, co się dzieje u Baśki, tak zwana pani Basia, jest odbierane jako prawda, mimo że my sugerujemy w making ofach lub na Facebooku, że to są sytuacje reżyserowane. I teraz tych ludzi to nadal nie przekonywało i oni nadal wierzyli, że ogólnie to, co się dzieje u pani Basi, to jest prawda, że ona naprawdę poszła do firmy, do Orange'a i ogólnie w ogóle poprosiła o kluczyki od samochodu, tak? I wszystko zaczęło się od manipulacji. Pokażmy im, że niektórzy mogą wami manipulować, na przykład w celu uzyskania korzyści tam majątkowych, bądź też politycznych, bądź też religijnych, tak? I od tego wyszliśmy. A potem ten projekt w trakcie zaczął się gdzieś rozwijać. Skończyliśmy na agresji, dlatego tam jest poruszane kilka wątków. Kurczę, tak naprawdę moglibyśmy gadać dzisiaj, w ogóle brać udział w każdej dyskusji. Idziecie do chwili na piwo z nami? No chciałbym, zaraz zobaczę, czy nie padnę. Bo naprawdę robimy wiele innych rzeczy. Ja przechodziłem ogólnie całą tą drogę, o której dzisiaj odbywały się te wszystkie dyskusje, 3 lata temu. Ja mógłbym podważyć każdą wypowiedź tych specjalistów, którzy tutaj siedzieli, bo ja to robiłem 3 lata temu z praktyki. Bo ja zarówno stałem od strony producenckiej, ja również byłem twórcą. To znaczy ja chodziłem, szukałem pieniędzy, bo robiłem wideoblogi w ogóle. I jednak to jest adekwatne, co słuchajcie, wcześniej robiliśmy. Panele muszą się tak, często się tak kończą, że kończą się bez puenty. Sorry. No, to znaczy ja mam puentę, przepraszam. A, bo ja nie mam żadnej puenty. Sorry, że się tak rozgadałem, ale moją puentą jest coś, że chcielibyśmy was poprosić, ewentualnie, nie wiem, przekonać do tego, ponieważ każdy z was ma jakiegoś swojego odbiorcę, żebyście mimo wszystko w jakiś sposób kontrolowali to, co się u was dzieje i pokazywali głośny sprzeciw, że nie zgadzacie się z komentarzami i że wy je czytacie, że to ktoś czyta, tak, że to nie uchodzi. Drugą taką puentą jest to, że chcielibyśmy zrealizować wspólnie ze wszystkimi vlogerami takie apele po prostu, bądź w postaci filmu, bądź jakiegoś innego projektu, w których robimy ogólnopolską akcję Stop Przemocy, tak? Ale to chciałbym, żeby to było jakieś ciekawe, żeby to nie stała Krystyna Janda i po prostu płakała, tak? Macieju, czy ja mogę jeszcze coś powiedzieć? Jeszcze przepraszam, tylko skończę. Trzecia rzecz, że kanał, który został po Grażynie, chcemy wykorzystać do uświadamiania ludziom, robienie, że będziemy tam wrzucać materiały filmowe, materiały wideo, w których krok po kroku będziemy tłumaczyć i przekonywać, co zrobić, jak się zachować, żeby walczyć z tą przemocą w sieci. Dziękuję. Marku, jako najstarszy. Jako najstarszy powiem swoją własną puentę. Słuchajcie, mój świętej pamięci już ojciec przez wiele, wiele lat mojemu sąsiadowi, panu lekarzowi, mówił dzień dobry na schodach, a on mu nigdy nie odpowiadał, nigdy. No, tak lubią. I ja kiedyś jako 9-letni chłopak, nie wytrzymałem nerwowo, byłem taki właśnie agresywny jak dzisiaj młodzież. Ja mówię, słuchaj tato, no czemu ty mu zawsze mówisz dzień dobry, przecież ten bubek ci nigdy nie odpowiada. Mój ojciec spojrzał na mnie i powiedział, synku, jak ma być dwóch niekulturalnych, niech będzie tylko jeden. I to jest moja, puenta. Okej. Okay. Ja znalazłem wczoraj na fejsie, albo chyba dzisiaj w nocy na fejsie znalazłem. Nie wiem, kto to napisał. W internecie możesz być kim chcesz. To dziwne, że tak wielu ludzi wybiera bycie głupim. Oto. Dobra. Słuchajcie, wymęczyliśmy wszyscy. Jeszcze dzięki uprzejmości Teatru Kamienica, w ogóle bardzo dziękuję, że jeszcze nas nie wyrzucili, ale musimy się sami wyrzucić. Więc dzięki Teatrowi Kamienica, dzięki sponsorom, że się udało. Ja jestem strasznie, strasznie niezadowolony, bo wy, cwaniaczki, sobie tutaj tweetowaliście, robiliście zdjęcia, nagrywaliście vlogi. Ja 2 dni tweetnięcia zrobiłem, nie nagrałem żadnego vloga, nie zrobiłem sobie żadnego zdjęcia ani nic, więc mam nadzieję, że gdzieś tam spłyną do mnie potem te informacje. Wrzucajcie do sieci, otagujcie Media Fan Lab, Teatr Kamienica, będzie łatwiej je namierzyć i może też zrobi się z tego jakaś fajna relacja. Wiele tematów dzisiaj poruszyliśmy, spoko, wiele nie zamknęliśmy, ale potencjał jest, więc ten statek 3-4 dni rejsu czy coś, to tam mi chodzi, więc się możliwe, że zabierzemy kiedyś w niego. No, dlatego takie imprezy nie mogą się odbyć bez sponsorów. Tom, Teatr Kamienica sponsorował, git. AXN, Sony, git. Orange, git. I mamy współpracowników, Stowarzyszenie Branży Eventowej, MyTaxi, przypominam o iPhone'ach 5, tam jest do wzięcia. Like TV, cicho, bo w złym towarzystwie wymieniam sponsorów. I Com Creation. I serdecznie dziękuję. Gratuluję cierpliwości, wytrzymaliście. Ja też. Dzięki, mam nadzieję, że do zobaczenia na Ja może jeszcze przerwę na chwilkę.
chciałabym jeszcze tutaj podziękować Maciejowi, tak? Dla niego się największa brawa. Uściński, no.